Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest Kajetan Rajski, opiekun serii dzieł zebranych Feliksa Konecznego. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, ponieważ jesteśmy w kontekście rozmowy o zderzeniu cywilizacji. W ogóle ten temat jest wyjątkowo aktualny, szczególnie kiedy mówi się o różnicach cywilizacyjnych, kiedy Rosja napada na Ukrainę, no to siłą rzeczy przypomina się Feliks Koneczny. Niestety chyba na świecie ciągle bardziej znany niż w Polsce. No i pierwsze pytanie, kim był Feliks Koneczny, żeby przybliżyć naszym widzom? No, Feliks Koneczny był historykiem polskim, historiozofem, który żył w latach 1860-1949. Człowiekiem, który skupiał się na wielu dziedzinach. Po pierwsze to była historiografia i niewątpliwe zasługi w opisywaniu stosunków polsko-krzyżackich. Popularyzacja wiedzy historycznej. Naprawdę w wielu polskich domach na początku XX wieku były takie książki jak Dzieje Polski za Piastów, za Jagiellonów, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, czy później w latach 30., 40. i kolejnych Święci w dziejach narodu polskiego. Jestem przekonany, że wielu czy powstańców śląskich, czy uczestników wojny polsko-bolszewickiej z rodzin robotniczych, chłopskich, miało w tyle głowy tę świadomość, że walczą o Polskę, którą albo oni o niej czytali, albo ich ojcowie czytali właśnie w dziejach Śląska czy w dziejach Polski, które napisał Feliks Koneczny. To był także krytyk teatralny, to był także w latach 1905-1914 redaktor naczelny miesięcznika Świat Słowiański, wydawanego w Krakowie przez środowisko Klubu Słowiańskiego, później Towarzystwa Słowiańskiego, w którym postulował ścisłą współpracę słowiańskich narodów Europy Środkowo-Wschodniej, współpracę polityczną, ekonomiczną, kulturalną, społeczną, ale jednocześnie jakby nawoływał w różnych swoich pismach, że nie będzie współpracy politycznej takiej skutecznej współpracy politycznej między narodami Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli nie dojdzie do zbliżenia społecznego. Czyli politycy to jest jedno, to co między sobą przedyskutują, ale również wzajemne poznanie się, czyli żeby w społeczeństwie ta współpraca narodów Europy Środkowo-Wschodniej była wspólna. Rok 1919 przyniósł zmiany miejsca zamieszkania Feliksa Konecznego. Wcześniej całe swoje życie mieszkał w Krakowie. Tam zresztą jego ojciec przybył, bo warto podkreślić, że Feliks Koneczny był z pochodzenia Czechem, Morawianinem w zasadzie. Jego ojciec przybył w latach 40. XIX wieku do Krakowa i bardzo szybko ta rodzina się spolonizowała. W 1919 Feliks Koneczny na zaproszenie profesora Mariana Zdziechowskiego trafia do Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tam przez 10 lat jest profesorem i tam właśnie powstaje jego oryginalna koncepcja cywilizacji, czyli to, z czego najbardziej pamiętamy postać Feliksa Konecznego. W 1929 roku przechodzi na emeryturę, wraca ponownie do Krakowa, zajmuje się publicystyką katolicką. Powstają w latach 30. jego najsłynniejsze prace, m.in. o wielości cywilizacji, rok 1935. W czasach II wojny światowej, już mając 80 kilka lat, intensywnie pracuje, przygotowuje swoje publikacje, które ostatecznie zostały wydane na emigracji. Masakra w rodzinie, to znaczy syn Czesław, sędzia Sądu Najwyższego, ginie wraz z żoną w Powstaniu Warszawskim. Syn Stanisław, adwokat w Rudzie Śląskiej, ścięty toporem przez Niemców we wrześniu 1944 roku. I Feliks Koneczny te kilka ostatnich lat swojego życia znalazł się w totalnie nowej rzeczywistości państwa komunistycznego w Polsce. Nadal współpracuje z środowiskami katolickimi, pisze do Tygodnika Warszawskiego, do Niedzieli. Chociaż oczywiście już te prace nie mają takiego przełomowego znaczenia w jego pisarstwie i umiera w roku 1949. No, praktycznie przez całe dekady PRL-u, a nawet i III Rzeczpospolitej, niemal zapomniany. No właśnie, ale powinien być pamiętany ze względu na to, że jest twórcą unikalnej teorii cywilizacji. Tak naprawdę na świecie dzisiaj chyba najbardziej pamięta się Samuela Huntingtona, ale to Koneczny był pierwszy, to znaczy on jakby pisał te podstawy. A dzisiaj do teorii cywilizacji no odwołuje się ogromne grono publicystów, naukowców z całego świata. Znaczy coś, co jak on to tworzył, to jak on tworzył swoje dzieło o wielości cywilizacji, no to nie było to powszechne, to było coś jakby unikalnego. Dzisiaj już można mówić, że rozmawia się o różnicach cywilizacyjnych w sposób bardzo pogłębiony, tak jak proponował to Koneczny. I właśnie jego dzieło o wielości cywilizacji, największe dzieło o wielości cywilizacji, z czym ono się wyróżniało?
No też trzeba zauważyć, że Feliks Konieczny tak absolutnie pierwszym nie był. Możemy się też pochwalić polskim twórcą Erasmem Majewskim, na którym się Feliks Konieczny wzorował, ale całkowita zgoda, że Feliks Konieczny tę myśl rozwinął, nie zdążył, aby ją całościowo opracować. Otóż Feliks Konieczny wyszedł z dwóch takich pewnych aksjomatów, a jednocześnie prób definicji tego terminu cywilizacja. To znaczy Feliks Konieczny sformułował bardzo prostą definicję cywilizacji. Cywilizacja, czyli jest to metoda ustroju życia zbiorowego. I żeby było jasne, u Feliksa Koniecznego termin cywilizacja jest neutralny. To nie jest ani pozytywny, ani negatywny. To nie jest tak jak w myśleniu czasem zachodnim, tym szczególnie XIX-wiecznym, brytyjskim, francuskim, że my jesteśmy cywilizowani, ponieważ potrafimy się zachować, mówiąc kolokwialnie, ponieważ potrafimy trzymać w odpowiedniej ręce widelec i nóż i łyżkę, prawda? A tamte ludy są dzikie, bo tego nie potrafią. Tylko cywilizacja w ujęciu Koniecznego jest terminem neutralnym. I Konieczny wyróżnił zarówno te cywilizacje, które istniały w przeszłości, na przykład cywilizację sumeryjską, powiedzmy, jak i 7 wówczas, w latach 20-30 istniejących. Wśród nich te, które, jak Konieczny twierdził, ścierały się również na terytorium Polski, to te najważniejsze, które nas najbardziej interesują, to była cywilizacja łacińska, cywilizacja turańska, bizantyjska i cywilizacja żydowska. Tak jak wspomniałem, Feliks Konieczny nie zdążył opisać całej tej swojej teorii cywilizacji. Napisał jako osobne dzieła cywilizację bizantyjską i cywilizację żydowską, ale z takim drugim, najważniejszym aksjomatem Feliksa Koniecznego w tej jego teorii cywilizacji było stwierdzenie, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Czyli zawsze cywilizacja jest jedna i zazwyczaj niestety słabsza wypiera silniejszą cywilizację. Tak jak to Konieczny porównywał do teorii pieniądza sformułowanej przez Mikołaja Kopernika, że gorszy pieniądz wypiera pieniądz lepszy, tak samo z cywilizacjami. Gorsza cywilizacja wypiera cywilizację lepszą. Ale dlaczego? Bo on twierdził, dlaczego on tak uważał? Bo ponieważ w swojej hierarchii ta najwyższa cywilizacja dla niego to była cywilizacja, gdzie miejsce pierwsze, w sensie, gdzie miejsce pierwsze zajmuje kwestia moralności, etyki. I w związku z tym, jeżeli nad moralnością czy nad etyką, nad czymś, co on uważał, że trzeba, czyli nad duchem, to jest bardzo ciężka praca, żeby pracować nad duchem. Jeżeli nad tym jest cywilizacja, która ma typowo na przykład militarny wymiar, to ta wyprze tamtą. Rozumiem, że na tym polegała ta jego teza. Tak, oczywiście. I za najwyższą formę metody ustroju życia zbiorowego uważał cywilizację łacińską. I uważał, że Polska jest członkiem cywilizacji łacińskiej par excellence. To znaczy, że istota polskości należy do cywilizacji łacińskiej, ponieważ to właśnie polskość niesie ze sobą supremację sił duchowych nad materią. Oczywiście Konieczny absolutnie, podobnie jak cała myśl chrześcijańska, nie odrzucał materii, ale uważał ją za coś, co powinno być podporządkowane duchowi i tym właśnie siłom duchowym. Oprócz tego Feliks Konieczny i za to jest tak naprawdę najbardziej znienawidzony przez jego krytyków, nazwijmy to umownie o proweniencji jakiejś liberalnej czy lewicowej, za swoje niezłomne przywiązanie do wiary katolickiej. Znaczy, Feliks Konieczny jest autorem słów, które później były powtarzane czy przez prymasa Augusta Klonda, czy przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, czy nawet przez Jana Pawła II, że Polska będzie albo katolicka, albo jej nie będzie. I oczywiście, choć wiara chrześcijańska przekracza samą cywilizację, ma charakter uniwersalny, to jednak cywilizacja łacińska wraz oczywiście z filozofią grecką, prawem rzymskim stanowi ten, i właśnie religia chrześcijańska stanowi fundament tej cywilizacji łacińskiej. Więc w kontekście do współczesności, patrząc na to, jak wygląda współczesna Europa, jak wygląda współczesny świat, no trzeba zauważyć, że ta teoria Koniecznego nie tyle się zdezaktualizowała, co to trzeba byłoby napisać kolejną część tej jego teorii cywilizacji. To znaczy mamy do czynienia w krajach Europy Zachodniej już nie z cywilizacją łacińską, jak uważał Konieczny, ale no, trudno nazwać, jaka to jest cywilizacja, z pewnością cywilizacja antyłacińska. No właśnie, bo albo zanim do tego przejdziemy, to znaczy zdezaktualizowała się o tyle, że obejmuje inne rejony geograficzne niż opisywane przez niego, natomiast jakby definicja chyba jednak, ja bym bronił, że jednak definicje tych cywilizacji no, dalej są aktualne. Tylko już zajmują inne rejony geograficzne. No właśnie, ale tak, żeby wytłumaczyć naszym widzom, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego jest dzisiaj dalej aktualne. Bo rozumiem, że Polska
w ogóle przez lata znajdowała się w zgnieceniu pomiędzy Niemcami a Rosją. Polska była w środku, prawda? I według Konecznego to jest tak, że to są trzy odrębne cywilizacje, dlatego że Niemcy reprezentują cywilizację bizantyjską, Polacy cywilizację łacińską, a Rosjanie cywilizację turańską. I jakie są najważniejsze w takim razie, trzymając się tej koncepcji, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy Polską, Polską, Niemcami a Rosją? No, pomiędzy tymi cywilizacjami możemy troszeczkę szerzej nawet na to popatrzeć. Cywilizacja bizantyjska charakteryzuje się zależnością sfery religijnej od państwa. Znaczy niezależnie, czy mówimy tutaj o prawosławiu Bizancjum, gdzie ten wpływ i ta korelacja między władzą świecką a władzą religijną jest bardzo ścisła. W cywilizacji łacińskiej z kolei fundamentem jest rozdział kościoła od państwa. Ten zdrowy rozdział oczywiście, nie na zasadzie laickości czy jakiejś źle pojmowanej świeckości. Sacrum profanum. Tak, ale po prostu autonomii. Sprzyjającej oczywiście sobie wzajemnie, ale jednak autonomii. Cywilizację bizantyjską charakteryzuje również przerost biurokracji. Próba takiego legislacyjnego opisania całej rzeczywistości i bardzo silnej ingerencji państwa w wolność jednostki. Religia może istnieć, natomiast jest sferą prywatną danego człowieka. Nie ma znaczenia z perspektywy cywilizacji bizantyjskiej, czy się wyznaje katolicyzm, protestantyzm, czy jakiekolwiek inne wyznanie, a nawet czasem jest to może być w jakiś sposób podporządkowane władzy świeckiej. Cywilizacja turańska, oczywiście szersza niż sama Rosja, ale właśnie Koneczny zaliczał Rosję do tej cywilizacji, charakteryzuje się absolutnym zanikiem indywidualności człowieka. Tam jest po prostu masa ludzka, gdzie tak naprawdę człowiekiem jako takim jest jedynie władca, który może, od którego elity są całkowicie zależne, który te elity powołuje, ale jednocześnie może jednym pociągnięciem pióra, długopisu może te elity zniwelować. Jednocześnie zanik różnicy między prawem publicznym a prywatnym, czyli wszystko to, co jest w państwie, jest jednocześnie własnością władcy. No i skrajny militaryzm, imperializm, agresja. Koneczny użył takiego sformułowania, że ludy cywilizacji turańskiej gniją, jeśli nie wojują. Co pokazuje, że do istoty tej cywilizacji, zresztą obserwujemy współcześnie, należy dążenie do podporządkowania sobie innych państw, narodów i takiego zabrania im całego dostatku, dobrobytu, ograbienia tego. Dzisiaj byśmy państwa to nazwali imperializmem. Dzisiaj byśmy nazwali to imperializmem i oczywiście to jest też pojęcie, które odnosi się jak najbardziej, może się odnosić do Niemiec, więc to jakby nie jest cecha wyłącznie właściwa dla cywilizacji turańskiej. I koniecznie to obserwował, prawda? Cywilizację łacińską, miał nadzieję, że Polsce uda się tę cywilizację łacińską ożywić i przypomnieć o tych cywilizacyjnych korzeniach Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie narodom słowiańskim. W tym zalewie z jednej strony pangermanizmu i próby niemieckiego oddziaływania na Europę Środkową, a z drugiej strony, czy przed 1917 rokiem carskiemu, czy po 1917 roku bolszewickiemu imperializmowi. I ten fundament i te nadzieje dla polskości i to, co jest cechą istotną polskości, upatrywał w tym, że Polacy uważają, że nie tylko życie prywatne powinno się charakteryzować moralnością, ale również życie publiczne, a może nawet przede wszystkim życie publiczne, co stanowi pewną kontrę wobec takich pojawiających się do dzisiaj, czasem nawet bardzo atrakcyjnie brzmiących, tez o tym, że Polacy są narodem romantyków, że powinniśmy patrzeć realistycznie, a ten realizm myli się czasem z takim makiawelizmem, z takim właśnie brakiem jakiejkolwiek etyki, utylitaryzmem, a nawet etyki chrześcijańskiej. Taki utylitaryzm. No. Tak. Czyli próbując to podsumować, my cywilizacyjnie, jako że reprezentowaliśmy zawsze cywilizację łacińską, różnimy się od cywilizacji bizantyjskiej, czyli tą, którą reprezentują według Konecznego Niemcy, tym, że u nas była równowaga pomiędzy sferą
działalności pomiędzy sferą duchową a materią, to znaczy była równowaga pomiędzy religią a państwem, to jest ten rozdział, to znaczy powinniśmy praktykować jedno i drugie, a w tamtej bizantyjskiej cywilizacji, czyli tą, którą reprezentowały Niemcy, państwo było nad, mogło nawet zmieniać dogmaty wiary, dlatego rozbudowało tak ten swój aparat administracyjny. Cuius religio, eius religio, to jest ta kontynuacja tej właśnie myśli, czyje państwo, czyja władza, tego religia, prawda? Tak, i dokładnie. I jeżeli chodzi o relacje pomiędzy polityką a religią, to powiedzmy, że w cywilizacji turańskiej, którą reprezentują Rosjanie, ona była podobna jak bizantyjskiej, ale jeszcze z tym dodatkiem dotyczącym tego potrzeby ciągłej ekspansji na nowe narody, której u nas nie było. Zresztą, jak śledząc polską historię, bardzo często było tak, że szlachta nie, my dalej nie idziemy. Mimo że mieliśmy czasem siły, to my dalej nie idziemy. Prawda? Nie chcemy dalej iść, tutaj będziemy dbali o nasze... Dlatego rozumiem, że to jest jakby teoria sprzed tylu lat, ale okazuje się, że dzisiaj no jednak dalej tłumaczy postępowanie Rosjan, którzy... No, mówi się, że to Putin, a nie Rosjanie, ale Rosjanie bardzo mocno popierają samego Putina w tym, co robi. I rozumiem, że ta teoria by tłumaczyła jakby podstawę tych zachowań, które z naszej perspektywy wydają się być niewytłumaczalne. Znaczy, jak można tłumaczyć taki rozmiar zbrodni, których dokonują Rosjanie, a jednak to tam głęboko tkwi i zawsze tkwiło. No tak jak to opisuje Felix Koneczny, to o czym wspomniałem wcześniej. To znaczy, kto ma się sprzeciwić Putinowi, jeśli ci ludzie nie są w ujęciu cywilizacji turańskiej osobami? Oni są po prostu masą. Oni są podlegli temu władcy, który poprzez politykę knuta potrafi trzymać za twarz całe społeczeństwo, które jakby w ogóle nie ma ambicji do tego, żeby się władzy przeciwstawić, bo nie ma takiej kultury politycznej. Co pokazuje 1917 rok i próby jakiejś demokratyzacji życia publicznego w Rosji i lata 90., które zakończyły się, obie te próby zakończyły się totalnym niepowodzeniem. No tak, zresztą samo słowo knut ze słownika Rosjanie wzięli z słownika mongolskiego, to znaczy z czasów podboju Wielkiej Ordy. Nie bez powodu właśnie cywilizacja turańska, prawda? Mm-hmm. Tutaj nie Koneczny używał tego sformułowania, ponieważ widział ten wpływ mongolizmu, Mongołów, Tatarów na to, jak ta cywilizacja się kształtowała w Rosji. Też trzeba oczywiście zaznaczyć, że do prac Feliksa Konecznego, do jego twórczości, jego myśli nie należy podchodzić jako do prawdy objawionej. Zresztą sam Koneczny nie był doktrynerem i uważał, że te jego myśli trzeba udoskonalać, aktualizować, weryfikować, sprawdzać, no bo po 100 latach mamy znacznie większe ku temu narzędzia niż Feliks Koneczny, który w takich, a nie innych realiach pracował i miał dostęp do takiej, a nie innej wiedzy. No właśnie, a przejdźmy do innego dzieła Konecznego, to znaczy Polski Logos, a Etos. Gdzie pisał o polskości, jak on ją widział, jakie cele powinna mieć polskość, czego powinniśmy bronić. No właśnie, jak Koneczny widział polskość? To jest praca, która pochodzi z roku 1921, napisana została w 1920, czyli do u progu Polski niepodległej, o której pisał właśnie w Polskim Logos Aetos Koneczny, że to była niepodległość wymodlona przez każdego Polaka od dziecięcych lat, że każdy pacierz kończył się modlitwą o niepodległą Polskę, choć już czasem nie do końca sobie zdawano może, jaka ta niepodległa Polska i czym ta niepodległa Polska tak naprawdę jest. I w 1921 roku ukazała się ta praca, która nosi tytuł Polskie Logos Aetos, za podtytuł Roztrząsania o znaczeniu i celu Polski. I Koneczny próbuje tam w takich realiach, jakie wówczas funkcjonowały na początku lat 20. i po doświadczeniach, jak się wydawało, wojny, która już nie może być straszniejsza, prawda? No, później II wojna światowa pokazała, że jednak może być gorzej. Próbował zastanowić się nad tym, jakie cele powinna Polska przyjąć w prowadzeniu polityki zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. I to jest właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli Koneczny uważał, że Polska powinna wprowadzić prymat etyki chrześcijańskiej w życiu publicznym i powinna niejako zarazić tą myślą pozostałe narody Europy Środkowo-Wschodniej, aby wspólnie stawić opór imperializmowi niemieckiemu i rosyjsko-bolszewickiemu. I Koneczny analizuje tam po kolei różne działy, nawet takie jak poezja, sztuka, gdzie Polska zasłużyła się dla kultury europejskiej i w jaki sposób może nadal tę polskość w jakiś sposób propagować,
No i w jaki sposób może też nawiązywać współpracę z innymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej. To była o tyle istotna praca Konecznego, że to był początek jego prac cywilizacyjnych. Od tej książki tak naprawdę można datować początek takiej myśli szerszej Konecznego, która później znajdzie swoje udoskonalenie w pracy o wielości cywilizacji. Koneczny uważał, że naród w pełni tego słowa znaczeniu może zafunkcjonować jedynie w cywilizacji łacińskiej. I że tak naprawdę Polska ten naród tworzyła już od średniowiecza, od XIII-XIV wieku, od konfliktów przede wszystkim z mieszczaństwem niemieckim. Tam upatrywał początek tej świadomości, takiej samoświadomości narodowej, czyli nie jesteśmy już wyłącznie poddanymi jakiegoś władcy, nie jesteśmy poddanymi domu piastowskiego na przykład, tylko jesteśmy Polakami, a XV wiek, bitwa grunwaldzka, ale także działalność Pawła Włodkowica w czasie soboru w Konstancji niesie już coś innego, coś więcej, czyli nie tylko samoświadomość narodową, ale także to, aby w relacjach pomiędzy państwami nie dominowała siła, nie dominowały jakieś prywatne ustalenia poszczególnych władców, którzy uważali się za właścicieli konkretnego państwa, ale dobro całego narodu. I Konieczny właśnie argumentuje to, pokazując, że to stany Królestwa Polskiego, Korony Polskiej zawierały różne umowy, traktaty, więc to też jest właśnie obecne w pracach Feliksa Koniecznego. Bardzo ważna publikacja, Polskie Logos Aetos. Wydaje mi się, że wiele tych aspektów myśli Koniecznego pozostaje do dzisiaj aktualnych. Ja przyznam szczerze, panie pośle, że po 24 lutego sięgnąłem po te prace dotyczące cywilizacji turańskiej. Niestety nie powstała osobna książka dotycząca tej tematyki, ale są pewne zbiory artykułów Koniecznego i naprawdę widać tam niezwykle przenikliwy umysł, który potrafił opisywać przemiany, który potrafił opisywać stan ducha rosyjskiego. To też inna postać oczywiście, ale również ważna dla polskiej kultury, a nadal nieodkryta, czyli Ferdynand Antoni Ossendowski, znany podróżnik, antykomunista. Tę myśl podobną do Konecznego o takiej degeneracji duszy rosyjskiej zawarł w książce Cień Ponurego Wschodu. I wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli popatrzeć na to, jak w latach 20., czy w ogóle w pierwszej połowie XX wieku polska elita, polscy intelektualiści patrzyli na to, co się dzieje w Rosji, nie przekreślając Rosji jako takiej, znaczy stwierdzając, że jeśli tam do władzy dojdą jakieś czynniki, które będą prowadziły politykę wolnościową wobec narodu polskiego, to możemy się z nimi dogadywać. Konieczny w 1905-1906 roku miał takie nadzieje, ale potem one zostały bardzo szybko zweryfikowane, bo ta polityka czynownictwa Knuta, czy później bolszewizm, który stanowił już totalne zaprzeczenie cywilizacji łacińskiej, bardzo negatywnie zweryfikowały te krótkie zresztą nadzieje. A kontekst dzisiejszej Europy, bo dla Konecznego rzeczywiście to wspominaliśmy już o tym, ale spróbujmy rozwinąć ten wątek. Ta cywilizacja łacińska obejmowała jednak obszary większe niż Polska. Natomiast dzisiaj, anno Domini 2022, chyba można powiedzieć, że tylko już Polska broni tej cywilizacji łacińskiej. Jak pan to widzi? Tutaj można jeszcze nawiązać do innego myśliciela, doktora Pinicorii de Oliveira z Brazylii, też bardzo zasłużonego dla myśli antykomunistycznej, który użył takiego sformułowania, że w niektórych społeczeństwach czy konkretnych jednostkach jest coś takiego jak skrzepy kontrrewolucji, czyli jakieś resztki jeszcze, które tkwią takiego, po pierwsze, zdrowego rozsądku, po drugie, przywiązania do wiary chrześcijańskiej, do wiary katolickiej. I wydaje się, że Polska spośród narodów, społeczności na świecie jeszcze jest w miarę najpełniejszy sposób wyrazicielem tej cywilizacji łacińskiej. Nie znaczy oczywiście, że jej nie ma poza. Moglibyśmy wskazać niektóre stany w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze też te resztki cywilizacji łacińskiej jakoś funkcjonują. Zresztą to obserwowaliśmy po orzeczeniu Sądu Najwyższego USA, kiedy Stany mogły samodzielnie kształtować politykę wobec kwestii aborcji i prawa do życia, że są tam stany, które jeszcze to minimum pewnego uszanowania godności człowieka, pewnego personalizmu jakiegoś chrześcijańskiego zachowują. I tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy już wtedy nawet, 100 lat temu, nie było widać w krajach Europy Zachodniej, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, czynników rozkładu.
Konieczny albo tego nie zauważył, albo może nie dość to wyraził, zaliczył Almastę, te państwa do cywilizacji łacińskiej. Wydaje się, że jakaś cywilizacja tam obecnie istnieje, bo zawsze musi być jakaś cywilizacja, bo zawsze musi istnieć jakaś metoda ustroju życia zbiorowego. Natomiast z całą pewnością jest to cywilizacja antyłacińska. Co stanowiło istotę cywilizacji łacińskiej? Supremacja sił duchowych nad materią. No, tego w krajach Europy Zachodniej absolutnie nie ma. Monogamiczność małżeństwa. Małżeństwo, w ogóle jego definicja jest w ogóle jest kwestionowanie tego, czy duch istnieje w ogóle. Tak, no to oczywiście, oczywiście. Coś... W ogóle kwestia religii, już niekoniecznie religii chrześcijańskiej, ale czegoś, co przekracza bardziej, nasze poznanie. Jest bardziej rozumiane w ogóle jako taki element pejoratywny w życiu publicznym niż jako coś pozytywnego, porządkującego moralność, gdzie relatywizm się już tak rozhulał, że mówiąc językiem potocznym, że ciężko tego nie zauważyć we wszystkich obszarach życia społecznego. Ewentualnie jako element folkloru jest religia pojmowana. No tak, tak. Takiego bardzo mocno zaświadczonego. Tak, to prawda. A w elitach w ogóle politycznych to jako coś, co ciągle jest takim diabłem, który trzeba zwalczać, nawet jak już on ledwo co istnieje, to i tak trzeba zwalczać. No i oczywiście przepisy biurokratyczne Unii Europejskiej, czyli po prostu emanacja bizantynizmu, próby regulacji absolutnie najdrobniejszych kwestii w życiu człowieka. To prawda. No i może ostatni wątek w naszej dyskusji, ponieważ zbiera Pan, szuka Pan pism Feliksa Konecznego, tych nieznanych, segreguje Pan jego dzieła. Czy zauważył Pan tam coś ciekawego, co warto naszym widzom teraz, takiego wyjątkowego, bo ciekawe to wszystkie są jego teksty, zakładam, ale do dyskusji. Natomiast czy coś wyjątkowego, co warto teraz podkreślić, co warto podkreślić? Fundacja Kwartalnika Wyklęci od 2020 roku wydaje dzieła zebrane Feliksa Konecznego. Dotychczas ukazało się 6 tomów obejmujących lata 1887-1909. 7 tom ukaże się niedługo, będzie obejmował lata 1909-1917. Każdy z tomów to jest od 700 do 950 stron, a będzie około 20-25 tomów, więc to pokazuje... Czyli płodny bardzo pisarz. Niezwykle, bardzo pracowity. Człowiek, który wstawał rano, siadał do maszyny, czy wcześniej pisał ręcznie i po prostu pisał i pracował całe dnie, przerywając tylko na jakiś spacer i modlitwę i życie rodzinne oczywiście. Natomiast dla mnie takim odkryciem przygotowywaniu, wyszukiwaniu tych tekstów Feliksa Konecznego było to właśnie jego redagowanie miesięcznika Świat Słowiański, gdzie początkowo myślałem, że to taka pewna moda, która panowała na przełomie XIX i XX wieku, żeby te idee słowiańskie jakoś propagować. Panslawizm tak zwany. To jest. Tak. Natomiast Feliks Koneczny był absolutnym wrogiem panslawizmu czy neoslawizmu i krytykował polityków zarówno rosyjskich, jak i czeskich, którzy tym zgubnym ideom ulegali. Koneczny postulował, żeby te narody słowiańskie, tu warto podkreślić, że Litwinów zaliczał do Słowian, mimo oczywiście świadomości, że etnograficznie przynależą do, że nie przynależą do szczepu słowiańskiego i co ciekawe, bardzo, ale to bardzo nie lubił Węgrów. Koneczny miał taką antymadziarską tendencję w swoich pismach. Uważał, że Madziarzy tłamszą słowiańskość, również polskość. Ale Koneczny bardzo zdroworozsądkowo patrzył na tę kwestię. On mówił o współpracy słowiańskiej nie dlatego nawet, że mamy podobne języki, że mamy podobne doświadczenia historyczne, tylko mówił, że nam się to po prostu opłaca. I jeśli upatrywał jakiejś nadziei na współpracę tych narodów, to właśnie w tym, że będziemy wspólnie znajdować te pola, na których prowadzenie polityki przez poszczególne kraje, czy bardziej w tamtym czasie jeszcze narody, bo to oczywiście moment monarchii austriackiej, że to będzie wzajemnie opłacalne. I na zasadzie takiego rachunku zysków i strat wyjdziemy z założenia, że lepiej współpracować z tymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej. A za podstawę powodzenia słowiańszczyzny, za podstawę ładu europejskiego Koneczny uważał wolną Polskę. No i tym akcentem zakończymy naszą dyskusję. Naszym gościem był pan Kajetan Rajski. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.